To pytanie o założenia, o cele na te rundy. Jedną na pewno. Powiem tak, no, taka jest moja rola w tym roku, że jestem zawodnikiem rezerwowym i niestety czyjeś szczęście daje dla mnie możliwość startów. Oczywiście nie cieszę się z tego, że Emilowi się krzywda potoczyła, ale będzie fajnie się przejechać, odświeżyć sobie stare czasy. Mam nadzieję, że wszystko skutkiem. No, żadnych planów, żadnych jakichś tam przygotowań specjalnych, czy nadziei sobie tam nie rozbudzam. Jedziemy z marszu. W tym roku na razie jadę w kratkę, raz lepiej, raz gorzej, także też moja forma jest jakaś ustabilizowana. Także duży spokój, ja potrzebuję przede wszystkim jazdy i dobrego wyniku z swoją ekipą w Polsce i to jest dla mnie najważniejsze, także tutaj mam nadzieję, że my już te stare te złe dni mamy za sobą. Dwa mecze wygrane, szkoda, że dzisiaj nie mogliśmy pojeździć. I tutaj jakoś tak Grand Prix, nie chcę, żeby to było odebrane, ale dla mnie to jest sprawa tak jakby drugorzędna. Mm-hmm. Aczkolwiek fajnie będzie przejechać się z czołówką światową na ciekawym torze. No zobaczymy jak będzie. Naprawdę jakichś tam wielkie napinki nie ma absolutnie, jeśli chodzi o mnie. A to odświeżenie to polega na odświeżeniu osoby, marki, czy może sponsorom? Chcesz się przypomnieć? Nie, to nie chodzi o to. Bardziej chodzi o cykl Grand Prix, mm-hmm. o specyfikę, o charakterystykę tych turniej. O zamieszanie, które tam panuje, o atmosferę całą, także tylko o to mi chodzi. Pewnie pojadę jeszcze jedno dodatkowo, bo kontuzja Emila jest taka, że to nie jest kwestia wyjścia dwóch tygodni czy trzech. Także pewnie jeszcze w Koruniu też będzie mi dane pojeździć. Nie jest to jakaś krzywda, cieszę się bardzo. Aczkolwiek jak mówię na początku, najważniejsze dla mnie jest liga i klub Falubas. A to tak po prostu przy okazji wskoczyło.